Pup. Ała. Ała. To będzie hand feeding. Koczyła i prawie mnie w palec urąbała. Welcome. Pup. Jak widzicie, trochę odchodzą jej płytki. Ale to. Chodź. Ała, 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 proszę bardzo. Nowy dom? Ops, proszę bardzo. I tak oto akwaterrarium jest full. Rowana instynktownnie pobiegła tam do domu, gdzie jest zacienione. Aż ta ryb już kojarzy żółtkę, bo tak się nazywa. O. Look at her. No dzień dobry, kochanie. Księżniczka żółtka. Proszę bardzo. Dzień dobry. Cześć. Co tam? Powiem wam, pazury ma mocne. Raz już mi rękę przecięła. No, nowymi lokatorami są wężogłowy. Ruana. No i duży pleko, który jest gdzieś skitrany. Ty, z tego co widzę, to się wcisnął pod te płyty. No zobaczymy. No, że nie chcę, żeby sobie trochę, wiadomo, odpoczęła, bo 2 dni była w wannie. Także widzicie, jest trochę oszołomiona. Where is she? Where I am? Kurczę. Hello. Hello, beautiful. What's up? What up? No widzicie? Zainteresowanie ryb. Co to kurde jest, nie? Jest takich rozmiarów, że powinny uznać ją za głównego predatora hir. Mimo, że nie je ryb. Pierwsze te interakcje próbują, wiadomo, obadać sytuację ryby. Co to jest? Znowu urosła i znowu zrzuca te płytki swoje. O, wężogłów. What is this? No zobaczymy, na chwilę obecną jak to wygląda. Później może spróbujemy je nakarmić. Na razie niech się oswajają. O, może jakaś interakcja? Widzicie, jak żółtka w ogóle na nich zlewa, bo widzi mnie całkowicie. Myślę, że dostanie coś papu. Zobaczyła ryby. Jakakolwiek reakcja? Nie. Typowo. Zobaczy ryby. O, pływa sobie coś. Lul. Także, jak widzicie, no 0-0 zainteresowania. Cześć, mała. No cześć. No cześć, chcesz coś przekąsić? No co? No widzicie, jak tylko mnie zobaczy. Nie wiem, czy to zobaczycie na kamerze, raczej nie. Ze względu na światło, ale... szyba przednia już jest tak porysowana przez jej pazury, zobaczcie. Ona naprawdę jest silna, co jak co. Także już rysy są porobione, takie dość głębokie. No ale cóż, she's in new home, jak ja to nazwałem. Przedszkole Monster Fish Tank. Gdzie reszta ryb ma gdzieś? Ona też ma gdzieś, bo widzi mnie. No, będzie git. Później jeszcze je nakarmimy. I będziesz tosik. Enjoy. Mamy youtuber. O, już widzi, już. Krewetki. O mój Boże. O, that's so cute, Marianne. No to dobra. Jedną. Ci damy. To będzie hand feeding. Chodź. Znaczy ona tego nie słyszy, ale zawsze tak robię. Pip. Co to? Kurczę. Proszę bardzo. O, jaka dobra krewetka. Kill me, please. Nie widzicie przez korzeń, ale oh, yes, jeez, man. It's pretty good. Marianne. Jeszcze jedną? Jakąś taką porządniejszą ci damy, co? Misza. Profesjonalnie to wygląda, kurwa. A, wrzuciłem. Skoczyła i prawie mnie w palec urąbała, no ale tu ma. O. Płytcza.
Tak. Typowo nie umie trafić. Klasik. Ona ci odpłynęła, dziocha. Tam jest. Z tyłu. O. Nice. Za 10 punktów. No. Dziochaje. Przynajmniej miała głodówkę ostatnio, także... Wsunęła od razu. I dobrze, bardzo dobrze. Reszta rybek widzicie? Widać, że czują... No czują, że kto tu dominuje. Oprócz górami. Górami to jest... Nie wiem, jak to nazwać. To jest taka ryba... Brainless troszeczkę. Ona pływa wszędzie. Ma gdzieś. Nawet arwana, widzicie, przeniosła się tutaj bardziej w tereny tutaj zaciemnione. Po prostu unika kontaktu, nie wie z czym ma do czynienia. Woli zapewne po prostu nie angażować, nie ingerować w nic. No i widzicie, no, czerwonolicy wąż, żółw, już tą arwankę dawno by skubnął. Naprawdę, no ona, no nie je ryb. Ewentualnie, jeżeli jakaś zdechnie, to jest taki, można powiedzieć, odkurzacz troszkę. You are beautiful, you know? Piękna. Będzie miała już z 10, no może nie 10, z 8 lat, 8-7 lat, coś takiego. Mam ją, że tak powiem, z przerwami od kiedy była takim gówniaczkiem. A teraz większa od mojej ręki. Straszne. Pik. Do zobaczenia. Siemanoczko, ekipo Narson z tej strony, witajcie, wykorzystując chwilkę, że pokazuję takie małe feeding video, od razu przepraszam, nie jest ono zbyt jakoś, jakby to ująć, efektowne. Ryby jednak mimo wszystko były jeszcze troszkę, wiecie, zaniepokojone faktem, iż jest żółw. Dlatego na szybciutko wykorzystując tę chwilę chciałbym powiedzieć, co w ogóle jest w tym zbiorniku, bo nie tego, ten fakt był pomijany. A więc zaczynając od głównego lokatora, który jest w tym momencie w prawym górnym rogu, próbuje dziabnąć sobie troszkę mięska. O dziwo! Pierwszy raz widzę, żeby próbowała czegoś takiego, ale chyba jej nie zasmakowało. Jest żółw! Jest to moja żółwica gatunku Pseudemys, z rodziny Pseudemys. Nie wiem dokładnie, jaki to jest gatunek, bo podchodzi mi pod kilka różnych, więc nie jestem pewny. To jest główna lokatorka. Pani żółw. Idziemy dalej. Następnie jest arowana srebrna, czyli ten taki wunsz, który sobie tutaj pływa w lewym górnym rogu aktualnie. O, teraz akurat przeszło. Na kolejnych tutaj, o, arowana po lewej. Widzicie, to takie, co tak sobie lata. Następnie mamy wężogłowy z gatunek Hanna Marulioides, czyli Emperor Snakehead. To są te, które tam widzicie, dzielnie sobie mięsko wyrywają. Żarłoki niesamowite, dziennie jedzą niesamowite ilości tej karmy i rosną, cóż to dużo mówić. O, proszę, tutaj zbliżenie mają. Szamają. Także to są wężogłowy. Następnie gurami dwuplamisty, czyli ten srebrniaczek, który sobie tam pływał koło nich. Brainless Fish, jak to nazwałem, a teraz próbuję sobie coś tam skuwać. W ilości jednej sztuki wężogłowy są dwa, arowana jedna, jak na chwilę obecną. Druga jest w żłobku. Następnie mamy tutaj trzy kieryśniki, to są te sumiki takie, które tam pod nie sobie trzmychają. Trzy plekostomusy, czyli te takie glonojady, które rosną dość pokaźnych rozmiarów. Dwa podrostki, maluchy wręcz mógłbym powiedzieć. I jeden wielkolud, którego niestety nie widać na tym nagraniu, bo schował się pod płytami. Następnie jedna pielęgnica Severum, to jest ten wielkolud, który jest po prawej stronie w tym momencie. To jest bodajże odmiana Green. Nie dam sobie ręki uciąć, ale tak myślę. No i last but not least, trzciniak, który jest w tym momencie tam przy wylocie z filtra. Próbuję sobie mięsko skubnąć. Jak widzicie, wylot z filtra oczywiście przez żółwicę przesunięty. A! Zapomniałbym,
Jeszcze mamy tutaj jednego niedobitka pielęgnicy Meki, który ostał się i dzielnie trzyma się w tym akwarium. Także to wszystko. Dzięki za wysłuchanie i na razie.